jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gość wyjątkowy, zwycięzca Mam Talent za najlepsze show. Witam serdecznie, Krzysztof Drabik. Cześć Krzysztofie. Cześć, cześć Tomku, witam Cię serdecznie. Zacznijmy od pierwszej butelki. Co poczułeś, kiedy wziąłeś ją w dłoń? Mówisz o pierwszej butelce. Pierwszej butelce. To jest podpływne troszeczkę pytanie. Pierwsza butelka, którą ja osobiście dotknąłem do dłoni, a wcześniej zobaczyłem ruch Flair, bo tak ten, że tak powiem, sport, mogę to tak nazwać, się profesjonalnie nazywa. Freestyle, niektórzy mówią Flair. Pierwszą butelkę, jak chwyciłem, to był jeden z pierwszych elementów, czyli taki ruch wokół własnej dłoni. Stwierdziłem wtedy, że nie tyle chcę to robić, ale poczułem tutaj gdzieś tam głęboko w sercu swoim, że no piję w tym kierunku, więc idę tą stroną, zaczynam ćwiczyć, zaczynam trenować. No i co? Jak to mówię, tak wyszło. Może nie do końca tak wyszło, ale no, setki tysięcy godzin w miejscu, w którym jestem teraz. I tak zacząłeś tworzyć coś z niczego, jakbyś mógł o tym pokrótce opowiedzieć. Co ty w ogóle robisz? Tak, ja generalnie od wielu, wielu lat, od 12 lat już zajmuję się pokazaniem barmańskim na różnych imprezach. Czy to eventowych, czy weightingowych, czy okolicznościowych, wystawowych, targowych. I tak to zacząłem robić coś z niczego, kiedy jeszcze nie miałem swojej akademii, szkoły barmanów. Zacząłem pierwszego dnia, pamiętam ten dzień jak dzisiaj, nie wiedziałem skąd mam wziąć butelki, więc po prostu uruchomiło mi się w głowie to, że jednak są takie punkty jak skupy butelek, więc poszedłem sobie do takiego skupu butelek, kupiłem parę butelek, wtedy pamiętam 10, chyba 15 groszy dawałem za jedną butelkę. To były butelki z wina, obklejałem ją taśmą, taką, żeby akurat nie zrobić sobie krzywdy, ale też, żeby akurat widzieć. No i co, odwracałem się wtedy do kineskopu tylniego telewizora i patrzyłem sobie, jak barmani z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych robią różne cuda. Nie było wtedy szkół, nie było osób, które można było popatrywać, więc podpatrywałem telewizor, no i nie ukrywam, parę kineskopów strzaskałem, parę stolików, część domu było całkowicie zdewastowana, gdzie później rodzice przenieśli mnie do piwnicy, tam spędziłem już później kolejne 8 lat w piwnicy domu. Ale mocne miałem akurat po co, więc dążyłem do tego, żeby stać się na arenie Polski, na arenie europejskiej, czy też światowej osobą, która gdzieś tam będzie zapamiętana. I tak to się stało, że udało mi się wiele mistrzostw Polski, Europy, światowych turniej wygrać, więc bardzo się cieszę z tego, że później w pewnym momencie życia zauważyłem, że pasja przerodziła się w sukces, ale sukces i osobiste powodzenie w życiu to nie wszystko. Trzeba zrobić coś fajnego, pożytecznego, jak ktoś mi dał talent i umiałem go odnaleźć, więc zacząłem później bić różne rekordy świata w żonglowaniu, w najdłuższym żonglowaniu, więc fajnie, cieszę się, że mogę akurat nie tylko działać, nie tylko robić pokazy, z tego akurat jest mi styl i sposób na życie, ale też pomagać wielu osobom, nie tylko na polskim lądzie, ale też na lądzie całkiem niedawno afrykańskim, bo tam też zrobiłem taki bardzo duży rekord w Naniuki, dokładnie z Meru do Naniuki dla dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem. Jak to się robi? Ja mam taką akurat magiczną kulę tutaj, ale nie, no chyba nieźle, ale jakbym już miał dwa, to już by nie poszło dobrze. Masz jakiś specjalny sposób na to, żeby zawsze złapać butelkę? Może pokażesz nam coś z tą butelką? Zakręcisz jakoś nią? Z tą butelką? Ta butelka jest generalnie pełna, całkowicie. Więc pełna? Ja osobiście nie przygotowywałem się tutaj, Tomku, na to, żeby żonglować 4-5 butelkami, tylko z tobą rozmawiać, ale okej. Okay. Generalnie, jak tak chciałbym się całkowicie, to żeby złapać butelkę na jedną rotację, to musimy tak samo wyrzucić, ale tak samo dłoń mieć w kierunku szyi. Czyli nie odwracamy dłoni, robimy to na jedną rotację i możemy zrobić to na dwie rotacje, tak? Na takiej zasadzie. Ale dłoń jest tak samo, jakbyśmy trzymali dłoń na kierownicy, także... ale dobrze, widzisz, zobacz, Tomku, ty wyrzucasz, ale twój nadgarstek gdzieś tam się kręci w drugą stronę. No właśnie. Ale myślę, że przyjdę też do twojego studia i pokażę ci fajnych parę myków, które no możesz wykorzystać nawet na imprezie swojej rodziny. To fajnie by było, jakbym mógł coś takiego niesamowitego pokazać. Żonglowanie powoduje u ciebie jeszcze stres, czy masz już do tego takie całkowicie luźne podejście? To znaczy ja, jeśli chodzi o pokazy barmańskie, mam duży dystans do tego, co robię. Zawsze w życiu uważam, że
na oklaski, że tak powiem, w cudzysłowie, trzeba zasłużyć sobie. Ja od początku, kiedy pamiętam, byłem taką osobą, gdzie bardzo zależało mi na to, żeby daną ewolucję zrobić bardzo profesjonalnie, czyli jakby nie starać się na pokazach nawet przez chwilę trenować, tak? Oczywiście są takie momenty, gdzie publiczność mnie bardzo rozkręci i wiem o tym, że mam w swoich, że tam powiem, 380 różnych figurach w trakcie pokazu, coś, co mogę jeszcze akurat wypróbować, ale nie staram się tego robić. Czy pytałeś się, czy jest stres, czy go nie ma? Uważam, że zawsze musi on być, zawsze delikatny. W każdym sporcie musi być delikatny stres, który bardziej nas motywuje, zachęca do tego, żebyśmy nie wpadali w tą rutynę, tak? Bo rutyna, uważam, najbardziej gubi. Czasami się o tym przekonałem, więc osobiście zawsze uważam, że delikatny stresik jest potrzebny. Patrząc po statystyce 2000 występów, ponad 2000 występów w trakcie 18 lat, ktoś by powiedział, że przecież nie stresuje się w ogóle. Oczywiście w trakcie występu zupełnie nie widać tego, że mam jakąś taką, oprócz tego, że jestem naładowany pozytywnie adrenaliną dobrą i staram się przekazać to ludziom, no to dużo osób mówi, że całkowicie krzyk, nie widać u siebie stresu. Natomiast staram się nawet czasami, jeśli widzę, że jestem za bardzo wyluzowany, staram się sam nawet osobiście ten delikatny stresik u siebie obudzić. A wpadki zdarzały się na pokazach? Spadło ci coś? Wypadła jakaś butelka? Największa wpada? Chcesz wiedzieć? Największa wpada to tak, że na końcu pokazu, kiedy wszystko płonie, wszystkie butelki pływają w powietrzu, robię tak zwanego multipula i daję parę shakerów do siebie, wrzucam akurat drinki, ładnie przylatują, wszystko suchy lód się pieni, fajnie, wszystko podświetlone, no i stoję na barze, tak? No i w momencie, kiedy stanąłem na ten bar, delikatnie musiała mi się jakaś tutaj część baru usunąć, no i co? No stało się tak, że to była taka fajna impreza weddingowa, weselna, więc ludzie generalnie fajnie do tego podeszli. Ja sprytem udało mi się uratować, natomiast całym tym barem, wyobraź sobie, Tomku, wylądowałem z przodu, czyli po prostu przewaliłem całkowicie bar ze wszystkimi koktajlami, z wszystkimi drinkami, z płomieniami i tak dalej. Także szybko udało mi się pozbierać, ludzie po prostu pobili brawo. No i oczywiście, no to była taka największa wpada moja, którą zaliczyłem. Niektóre też były jakieś takie delikatne, oczywiście w trakcie występu 15-minutowego, tak jak powiedziałem wcześniej, wykonuję ponad 380 elementów, więc ciężko czasami się nie pomylić. Bardzo lubię robić pokazy całkowicie bez błędu, czyli to, co mam w głowie zaplanowane, zrobić 380 figur ponad bez błędu i często... Ale to masz zaplanowane krok po kroku, jak to ma wyglądać i później to jak aktor w teatrze odtwarzasz krok po kroku, czy jest tak, że na przykład, nie wiem, robisz jedną figurę i nagle sobie wymyślasz, dobra, to teraz zrobię 75 figurę. Nie byłbym po prostu... Inaczej, nie byłbym też sobą. Ja uważam, że każdy pokaz, każdy występ, jakikolwiek, czy barwański, czy jakikolwiek taneczny, akrobatyczny, uważam, że powinien być bardzo mądrze zaprojektowany od A do Z. Także oczywiście repertuar muzyczny zmieniam, czasami też kostiumowy, gdzieś tam inna kreacja, wiadomo, bardziej stylowa, bardziej po prostu tutaj frak, tutaj koszula, tutaj bardziej luźno gdzieś tam, gdzie w zależności od tego i też muzyka. Natomiast to, co mam zaplanowane w głowie od A do Z, praktycznie staram się zrobić tak, jak sobie zaplanowałem, czyli taki, jaki jest program, ale czasami właśnie, tak jak powiedziałem na początku, coś mnie tam popchnie, żeby wypróbować jakąś taką daną ewolucję i zaczynam ją tworzyć. To mówicie na żywo. Jak stworzyć coś z niczego? Coś z niczego? No, coś z niczego jest inaczej. To nie jest trudne, ale też nie jest łatwe. Tu muszą zagrać pewne fragmenty, które człowiek ma w sobie, tak? Ja jestem osobiście bardzo waleczną osobą w życiu zawodowym i prywatnym, ale jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. Może też dlatego dużo tych moich rekordów świata, które robię, praktycznie wszystkie, które wykonuję, są w celach charytatywnych. Mnie to bardzo kręci, napędza do pracy, jak mogę jeszcze komuś swoją pasją pomóc, także mega się cieszę. A coś z niczego się rodzi właśnie tutaj, z tej strony, z lewej strony, czyli ze strony serca. Jak człowiek coś czuje, czy czuje to w sporcie, czy w biznesie i czasami wiele, pewnie wiesz, masz duże doświadczenie na ten temat, wiele osób czasami może nawet i odmawia, odradza nam wejścia na tą drogę, bo ona jest często ryzykowna, to jak człowiek po prostu coś czuje głęboko w sercu, to naprawdę krok po kroczku, bo sukces polega na tym, żeby robić krok każdego dnia, nie jakiś milowy krok jednego dnia i stracić, że tak powiem, power.
trzeba mieć ten power w sobie, ale krok po kroku starać się też zmienić swoją osobę, bo to, co my tworzymy, to jesteśmy my, tak? I to nie są osoby, które nas obserwują, to jesteśmy my. A ludzi, którzy generalnie nas obserwują, którzy nam kibicują, oczywiście oni są mega ważni w życiu, ale my tak naprawdę musimy walczyć sami z sobą. To jak możesz nam pomóc? Pomóc? Mam przyjechać do ciebie? I zrobić pokaz, czy nauczyć mnie? No właśnie, czy ty się zajmujesz? To jest tylko pokazy, czy też szkolisz? Ja też szkolę. Mam swoją akademię, akurat szkolę barmanów. No już kilkaset bym powiedział osób, które gdzieś tam na rynku polskim, nie tyle polskim, ale zagranicznym, fajnie sobie radzą, prosperują. Ja się cieszę z tego, że mam z nimi fajny kontakt i tak dalej. Staram się nie schodzić z jakiegoś twojego poziomu, który wytrenowałem. Oczywiście nie jest to tak, że ja osiągnąłem pewien poziom i ja nie ćwiczę, nie trenuję, bo po prostu jest to moja pasja, więc uwielbiam chodzić na salę treningową. Natomiast były takie dni, takie miesiące i też lata, gdzie uczestniczyłem w wielu, wielu międzynarodowych turniejach i czasami te treningi były od 8 do 10 godzin nawet dziennie, więc ciężko sobie czasami wyobrazić, że treningi są podzielone na 3 sekwencje i faktycznie tak było. Rano, po południu i na wieczór ćwiczyłem. Jak mogę wam pomóc? W sposób koktajlowy, bardzo prosto, chętnie po prostu udostępnię parę swoich nowości, nowinek, bo osobiście uwielbiam miksologię napojów mieszanych, z tym się specjalizuję, a jeśli chodzi o freestyle, no to zapraszam też do siebie, też prywatnie i zawsze mogę pomóc jakiś tam akurat swój ruch, coś pokazać. Natomiast w życiu, w jaki sposób ja osobiście pomagam, no myślę, że też tak jak większość, może nie tyle większość, ale dużo ludzi na tym świecie jest inspiratorem, że tak powiem, do innych osób. Ja zawsze mówię szczerze i uczciwie, że najważniejsze jest to wstawać rano, cieszyć się, że człowiek ma dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, iść w świat, kreować, być kreatorem troszeczkę swojego życia, nie bać się porażek, bo porażki przydarzają się najlepszym i bez porażek nie ma sukcesu, więc dla mnie każda porażka jest, nawet nie zamieniam, porażkę staram się zawsze zamienić na pewne doświadczenie. Nawet jak ona czasami przychodzi, to ja się już bardziej cieszę, że ona jest i wtedy mobilizacja, pełna koncentracja i po prostu idę w świat dalej. W książce, w twojej sylwetce napisaliśmy, że uwielbiasz przygotowywać koktajle na madlerowanych świeżych owocach. Madlerowanych? Tak. Co to jest madlerowane? Madlerowane to... Czyli generalnie wzięło się madlerowanie, to wzięło się od przyrządu, od madlera, czyli gnieciemy dokładnie, ugniatamy owoce w środku naczynia, w którym przygotowujemy akurat koktajl dany. Wzięło się to stąd, że tak na dobrą sprawę wszystkie koktajle, które gdzieś tam madlerujemy, przeważnie one są przygotowane na bazie alkoholu czystego, czyli wódki albo rumu. Natomiast bardzo byłem ciekawy kiedyś, jak ja osobiście bardzo lubię whisky, bourbon i wszelkiego rodzaju koniaki. Ktoś by pomyślał, że no jak taki akurat szlachetny trunek można po prostu wrzucić jeszcze do zbełtanego naczynia i jeszcze cokolwiek tam uzyskać. Ja bardzo lubię smak whisky i na przykład lubię whisky odnaleźć wiele, wiele takich nut smakowych. Natomiast poprzez madlerowanie owoców świeżych, przypomnę świeżych, czyli na przykład, nie wiem, w sezonie mamy czy maliny, czy truskawki, czy jagody, czy jakaś borówka, czy wchodzi nam jakaś limonka i tak dalej. Kochani, zachęcam do tego, żeby spróbować jakiś crush ice, czyli kruszony lód, do tego wrzucić sobie jakąś bazę, którą wy lubicie. Nawet podpowiem, że może być to baza bardzo wysoka, czyli po prostu nawet pimper, nawet domowy pimper. Krzysztof Drabik, bardzo dziękuję za spotkanie. No i jak najwięcej sukcesów, jak najwięcej pokazów na całym świecie. Bardzo dziękuję, wasze zdrowie. Oczywiście wodę.